z nami jest już Michał Wrzos, wokalista, producent muzyczny, który przygotowuje się do wydania swojej debiutanckiej płyty Iluzje. I na początek o tę płytę chciałem zapytać, na jakim etapie jesteś, jeśli chodzi o produkcję i kiedy możemy się spodziewać premiery? Cześć, pozdrawiam wszystkich widzów. Jeśli chodzi o moją płytę, to premiera będzie 1 września, a na etapie jestem już bardzo zaawansowany, bo większość piosenek jest już praktycznie nagrana. Już mieliśmy przedsmak tego, co nas może czekać i czego możemy się spodziewać po twoim albumie za sprawą pierwszego singla, czyli piosenki Stół. Pierwsza piosenka, czyli Ogromne emocje. Czy w twoim przypadku też tak było, jeśli chodzi o ten odbiór, tak? Jak to będzie? Tak, nie ukrywam, że to jest zawsze inspirujące takie i trochę stresujące, bo człowiek tak odświeża co chwila, patrzy, zwłaszcza w pierwszej godzinie, w pierwszych dwóch godzinach, czy jest pozytywnie, czy mamy komentarze, czy rodzina, bliscy w ogóle odpalili, bo to też jest najważniejsze, od tego się zaczyna przecież. Także pod tym względem była duża, duża adrenalina, a potem już się troszeczkę tak oswoiłem i dopiero teraz tak naprawdę czuję, że ten numer wypuściłem, bo na początku to człowiek tkwi w takim przeświadczeniu, że to jeszcze jakby się nie wydarzyło, ogląda to jakby film. No właśnie, to pogadajmy chwilę, zatrzymajmy się przy tym stole, bo to jest po pierwsze fajny, wpadający w ucho numer, ale po drugie też niesie ważną treść. Jakbyśmy mogli powiedzieć tak, o tym tak, troszeczkę. Utwór jest dosyć taki głęboki, zarówno w warstwie lirycznej, jak i też wizualnej, bo w teledysku też jest poruszony taki temat przemocy domowej. Może o nim więcej nie będę mówił, bo jakby każdy powinien sobie obejrzeć ten teledysk i wyrobić własną opinię. Natomiast metaforycznie w tekście śpiewam o problemach związku, które mogą spotkać ludzi. Do piosenki Stół także powstał teledysk z udziałem Pawła Domagały. No właśnie, jak zaczęła się wasza przygoda, jak doszło do tej współpracy, jak wam się pracowało na planie? A tak, prywatnie z Pawłem przyjaźnimy się już kilka lat. Ja pracuję w zespole Pawła Domagały jako tour manager. Odważyłem się zapytać po prostu, czy by pomógł mi i zagrał w teledysku, bo jestem fanem jego aktorstwa i też muzyki. Także jest dla mnie zawsze inspiracją i bardzo się cieszę, że się zgodził. Polecamy zobaczyć Stół też ze względu na to, że to wyszła z tego właśnie taka trochę mikroopowieść filmowa. To taki film krótkometrażowy, czy można tak o tym powiedzieć? A to bardzo mi miło, że tak sądzisz. Ja napisałem scenariusz do tego teledysku i przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tak filmowo. Efekt jest taki, że właśnie ludzie mówią, że to jest krótkometrażowy tak naprawdę film i są bardzo zadowoleni. Ale jak sądzę, pewnie niedługo też szykujesz jakieś niespodzianki muzyczne poza tym pierwszym singlem, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Tak. Będę wypuszczał kolejno jakby moje najlepsze pozycje z tej płyty, ale nie wszystkie, żeby też na premierę wszystkiego nie zdradzić. Następny jest już niedługo, bo niecałe 2 miesiące. Okej, okay, uchylisz szurąbka tajemnicy, co to będzie, chociaż tytuł? Tak, to będzie utwór film co jest ciekawe, nie będzie do niego nagranego filmu, tylko będzie teledysk, który zupełnie odbiega od tytułu, także będzie taka niespodzianka. Czyli odwrotnie w przypadku Stołu, że wyszedł single, do którego wyszedł tak naprawdę mały, krótki film. Ja powiem taką ciekawostkę, bo większość ludzi nie wie, jeżeli artysta tworzy piosenki, no to czasami to trwa bardzo wiele lat i w tym przypadku na przykład utwór Stół ma już 6 lat tak naprawdę od momentu, kiedy powstało pierwsze tak zwane demo, czyli pierwszy szkic i część utworów również ma tyle lat. Czas szybko leci bardzo, więc człowiek sobie nie zdaje sprawy, że to już właśnie kilka lat. Natomiast większość pomysłów jest dosyć stara. Odnoszą się do wydarzeń, które miały 15 lat temu miejsce. Niektóre są świeższe, także ta płyta to jest jakby wejście w moją głowę. Zachęcamy przede wszystkim do nabywania płyty, która już jest dostępna. Powiedz jeszcze gdzie, bo powiedzieliśmy o tej przedsprzedaży. Zapraszam na stronę wydawnictwa Popcorn Records i tam album Iluzje jest dostępny w preorderze. Są też skarpetki ze zwierzątkami z teledysku, bransoletki i bilet na właśnie koncert wybrany przez was. Okej, okay, czyli można sobie nabyć takie płyty, jak słyszymy, również z atrakcyjnymi dodatkami. Także śmiało zaglądajcie i nabywajcie. Michał, dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki. Nie poparzy ufa.